Na katowickim rynku plac budowy. W tym tygodniu miną 2 miesiące, odkąd rozpoczęły się prace na tramwajowym skrzyżowaniu. Choć miały potrwać dużo krócej, inwestycja ma spore opóźnienie. Okazuje się, że po raz kolejny trzeba było przełożyć termin jego zakończenia. Łukasz Kądziołka. Już powinni skończyć, a nadal pracują. Tak dzisiaj wygląda postęp prac na rynku. Tramwajowa inwestycja za około 7 milionów złotych zaczęła się 22 lipca. Polega na wymianie części stalowych i rozjazdów, a także odtworzeniu nawierzchni. Szybko okazało się, że nie uda się jej zrealizować zgodnie z planem. Prace miały zakończyć się 2 września, ale termin został zmieniony na 22 września. Ta data też jest już jednak nieaktualna. Trwają prace brukarskie. Niestety z powodu intensywnych opadów atmosferycznych, które w ostatnich dniach miały miejsce, pewnych robót nie dało się realizować. Dobra wiadomość dla mieszkańców i pasażerów jest taka, że opóźnienie nie będzie tak poważne jak przy pierwszym etapie. Ruch na całym skrzyżowaniu powinien zostać otwarty 25 września, czyli w następną środę. Po realizacji inwestycji ma być na rynku ciszej niż do tej pory. Zostanie zredukowana całkowicie cała wibroakustyka, nie będzie już tych wstrząsów, pisków. Po otwarciu ruchu tramwajów wykonawca będzie jeszcze porządkował plac budowy. Zgodnie z podpisanym aneksem ma to potrwać maksymalnie do 4 października.